Bomba w tym momencie wędruje w górę, no i za chwilę będziemy mieli start gonitwy drugiej. Podchodzi Amir ibn Dukor. Zdaje się, że on także już zajął swoje miejsce w maszynie startowej. Czekamy więc na sygnał do startu. Jeszcze chwilka, już jest Amir ibn Dukor w maszynie, no i gonitwa wystartowała. Ładny, całkiem równy start, 1600 metrów mają do przebiegnięcia. Tam na froncie po zewnętrznej do przodu przechodzi Hasem Al-Khalediya i to on jest na froncie tej gonitwy. Na drugiej pozycji Apollo del Sol, na miejscu trzecim galopuje El Adiera, po zewnętrznej na czwartym M. Hawafia, na piątym miejscu jest Egera, na szóstym, czyli przedostatnim, Amir ibn Dukor i na siódmym miejscu stawkę zamyka Azar. Konie mają jeszcze około 1100 metrów do celownika. Oznaczony szóstką Hasem Al-Khalediya jest na froncie. Ma około 2-3 długości przewagi nad Apollo del Sol, który galopuje na drugim miejscu. Na trzecim po zewnętrznej galopuje Egera, oznaczona dwójką. Na czwartej pozycji jest El Adiera, na miejscu piątym Azar, który przeszedł do przodu całkiem nieźle tam z ostatniego miejsca. Na przedostatniej szóstej pozycji Amir ibn Dukor i na ostatnie odpada M. Hawafia, oznaczona numerem piątym. No i już konie zbliżają się do ostatniego zakrętu przed wyjściem na prostą finiszową. Pozostało im 550 metrów do celownika i już Apollo del Sol, oznaczony jedynką po zewnętrznej, objął prowadzenie, ma pół kilometra do mety, no i bardzo dobrze galopuje. Wydaje się, że pozostałe konie no tutaj będą miały problem, żeby go dogonić, bo świetnie naprawdę środkiem toru na 300 metrów przed celownikiem galopuje. Apollo del Sol jest na pierwszej pozycji, na drugim miejscu jeszcze Hasem Al-Khalediya, ale po zewnętrznej bardzo dobrze rozpędza się Azar, dobrze również rozpędza się Amir ibn Dukor. Ale jeszcze 100 metrów do celownika i Apollo del Sol no już raczej nie przegra tej gonitwy, a tam walka o drugie. Hasem Al-Khalediya, Amir ibn Dukor i Azar. Wydaje mi się, że w takiej kolejności przybiegły za Apollo del Solem. Wygrywa Apollo del Sol, to jest bezsprzeczne. Ogier oznaczony numerem pierwszym, jako pierwszy minął linię celownika.